No hej, to seria o słowie. Dzisiaj będziemy odpowiadać na Wasze pytania. Pierwsze. Czy zapisywanie słów na zakazanej liście nie powoduje, że działają jak zakazany owoc? Otóż nie ma takiej zakazanej listy. Poza tym, lepiej zadać sobie pytanie, czy zrobienie komuś przykrości jest na pewno warte zrywania tego zakazanego owocu. I drugie. Czy uznawanie niektórych słów za nie okej nie jest ograniczaniem wolności słowa? To, co mówię, to nie jest ani zakaz, ani nakaz. To raczej propozycja. Warto pamiętać, że komunikacja nie jest tylko o nas. Ona jest również o osobach, do których mówimy i o których mówimy. To kwestia świadomego używania słów. A poprawność polityczna? A poprawność polityczna to nic złego. To po prostu minimum dbania o język tak, żeby nikogo nim nie ranić. To była seria o słowie. Pamiętajcie, że decyzja, jakiego słowa użyjecie, zawsze należy do Was. Po prostu warto pamiętać o konsekwencjach. Do zobaczenia za tydzień.